Witam bardzo serdecznie w grze Airborne Ranger na Commodore C64. Jest to taka gra misyjna. Gra wydana w 1987 roku przez Microprose. No więc zacznijmy. No i w tej chwili mamy taki wybór trzech opcji, czyli Practice, Veteran. Tu można oczywiście sformatować dyskietkę, bo grę można w jakiś sposób zapisać. No, jeśli wybiorę weterana, to będą to trudniejsze misje. Na razie zacznę od praktycznych, więc wybieram praktyczne misje. Więc mamy tutaj do wyboru misje podzielone na takie różne sekcje. Więc tych misji tutaj troszeczkę jest. Chyba 11 z tego co widzę i tutaj w prawym górnym rogu widzimy challenge, czyli poziom trudności, natomiast tutaj poniżej no właściwie można zobaczyć, że te, które są najniżej misje, to mają chyba najwyższy poziom trudności, ale nie do końca jest to reguła. Dobrze, wybiorę pierwszą misję. Na dobry początek. Tu jeszcze można sobie ustawić poziom trudności, gdzie będzie 8. No raczej tego z moimi umiejętnościami to raczej nie wybiorę. I tutaj mamy właśnie zadanie do wykonania, czyli trzeba jakiś tam bunkier, który jest jak magazyn ładunków wybuchowych, tak, i również paliwa, trzeba to zniszczyć. No taka jest misja, więc zaczynamy. Po załadowaniu misji możemy zacząć rozgrywkę, wciskam strzał. No i teraz mamy taki samolot. Oczywiście tutaj jak widać jest ten krzyżyk i ten budynek. To są chyba cele, które należy zlikwidować. Za każdym razem jak grę się od nowa włączy, to jest to wszystko losowo generowane. I tutaj tak, tutaj są bunkry, te takie pomarańczowe linie to są nic innego jak, no właśnie, i trzeba wypuścić naszego żołnierza. Musi dokładnie spaść na teren właśnie wroga, żeby nie poza, bo zostaniemy tak jakby no, zniszczeni, tak? Więc to jest ważne, aby nie zginął. No i właśnie, mamy tutaj takiego żołnierza. Na co tu zwracać uwagę? Tak jak na mapie tam było pokazane, są takie, o, tak jak tutaj, w tym miejscu, takie, o, pokazuję tutaj mniej więcej, takie, wygląda to jak ziemia taka rozkopana. To jest pole minowe, w to nie radzę wchodzić, bo od razu jest koniec misji i tak dalej. Więc idziemy tym żołnierzem i musimy iść na samą górę. Klawiszem Escape włączamy sobie mapę, to jest właśnie cała mapa terenu i już objaśniam co jest czym. Te takie kółka to są właśnie drzewa, różne takie przeszkody naturalne, te pomarańczowe linie to okopy, te takie budynki, które widzimy, to są różnego rodzaju bunkry, z których będą do nas strzelać, i te takie właśnie pomarańczowe, takie jakby rozkopana ziemia, to są właśnie pola minowe, w które pod żadnym pozorem nie możemy wchodzić, ale muszę przyznać, że bardzo łatwo jest to przeoczyć i niestety wtedy gra się kończy. I te takie w taką kratkę jakby linię, w taką szachownicę, to są zasieki. To są zasieki. Także mniej więcej tak to wygląda. I tutaj właśnie u góry są cele misji do wykonania. Widzimy, że tam mamy, chyba to jest paliwo. To jest budynek, a ten krzyżyk to jest chyba miejsce, gdzie po wykonaniu misji muszę się udać, aby ją ukończyć. Co mam w wyposażeniu? W wyposażeniu mam oczywiście karabin z magazynkiem, cztery magazynki, mam trzy granaty, rakietę i bomby czasowe jedną. Mam jedną apteczkę, no i oczywiście jest czas na wykonanie całej misji. I teraz od razu powiem, w jaki sposób tutaj przełączamy się między tymi broniami, które posiadamy. Oczywiście F1 klawisz to jest karabin, F3 to jest granat, F5 to jest rakietnica i F,
7 to jest właśnie ta bomba, chociaż tą bombę czasową można też innymi klawiszami, klawisze chyba od 1 do 5, zwykłe, można sobie przełączyć. Apteczkę używamy backspace'em, natomiast przy pomocy spacji możemy się czołgać, tak? Możemy iść na stojąco albo się czołgać, a escape, tak jak już wspomniałem, jest to właśnie podgląd tej mapy. No niestety, jeśli chodzi o tą grę, to na każdą platformę są inne zupełnie klawisze i trzeba za każdym razem się uczyć. Jedyny klawisz, który się nie zmienia, to klawisz spacji. Co można powiedzieć o samej grze? No sama gra w sobie jest dosyć ciekawa. Tym bardziej, że fajne jest to, że każda sceneria jest generowana losowo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, właśnie tutaj jest pole minowe, muszę uważać. Druga rzecz to niestety, jak każda gra wojenna, jest to gra, która niestety, ale preferuje przemoc. Bo tutaj, jak widać, idziemy żołnierzem i strzelamy do innych ludzi, mimo iż są to piksele, ale jednak ta gra powinna być dla osób jednak dorosłych, którzy rozumieją powagę sytuacji, bo ta gra może uczyć właśnie przemocy. Więc nie polecam grać w tą grę osobom młodszym, dlatego o tym mówię. No i na innych platformach nie szło mi jakoś specjalnie dobrze. Tutaj na tym Commodore przynajmniej trochę łatwiej mi idzie. Nie wiem czego. Jakoś tak są mniej celni, że tak powiem. Ale trzeba uważać na te miny, bo pole minowe, jeśli się wejdzie i się zginie, to od razu jest koniec gry. O, tutaj jak widać jest rozkopane dosyć sporo. Zawsze można escape'em włączyć i widzę, że jestem przy tym polu minowym dość blisko. Tu jest jakiś bunkier. Ile już przeszedłem? No, przeszedłem nawet połowę, chyba 1/3 może przeszedłem, bo te mapy są dość, jak widać, rozległe. No, jakąś 1/3 dopiero przeszedłem. No dobrze, no to idziemy. Idziemy. Mogę pokazać, bo tutaj pewnie i tak misji nie uda mi się wykonać jako tako, ale mogę pokazać, w jaki sposób się rozbija bunkry. Oczywiście to jest tak, że czasem oni sami w siebie mogą strzelić. To jest właśnie jeden z bunkrów. I jeśli przełączę się, zaraz F3 to jest granat na rakietnicę i mam kierunek właśnie, kurczę, blaszka. Bo mnie ściągnie jeszcze. Strzelamy i jest bach, nie? No ale już nie mam niestety rakiety, muszę się backspace'em uleczyć, ale bo widzimy tam wskaźnik w lewym górnym rogu, tam jest taka biała kropka. No już mam dwie. Jak będzie trzecia, to już będzie koniec i będzie po misji. No niestety, chcąc to pokazać, to naraziłem się na to, że misja zostanie niewykonana. Ale pewne rzeczy chcę pokazać, właśnie jak to wygląda. Zobaczmy, jak to wygląda rzut granatem. Tak to wygląda, rzut granatem. Od razu się zawsze broń przełącza na karabin, co jest dobre. I jeszcze mamy zaraz F7. Aha, dobra, F7 jest nóż. Natomiast piątka zwykła to są te bomby zegarowe. A F7 to jest nóż. O nożu zapomniałem powiedzieć, więc jeśli braknie nam amunicji, to możemy dźgać nożem. O, proszę bardzo. Także mówię, no, że gra jest przez to brutalna. No niestety trzeci już poziom obrażeń mam i to już jest koniec niestety gry. No i jest raport. Niestety misja nie została ukończona. 900 punktów w sumie uzyskałem przez eliminację gości. 15 żołnierzy załatwiłem i jeden cel militarny. Szkoda, że nie można mieć więcej tej amunicji, to by się pozbył tych wszystkich, prawda, bunkrów i by było fajnie. No ale trudno. Zobaczymy kolejną misję, zobaczymy jak dalej pójdzie.
czyli Practice Ranger, oczywiście, że tak. W sumie gra ma chyba trzy biomy. Zaraz zobaczymy, że tutaj mogę się wycofać którymś klawiszem wcześniej. Nie chciałbym grać na tych samych biomach, a chciałbym pokazać inne biomy. Chodzi mi o to, że tutaj była na pustyni, ale są również zimowa jest sceneria i sceneria taka bardziej leśna. Z tego co wiem, to Disable Enemy Aircraft to jest w scenerii zimowej, więc może wybiorę to. Tu oczywiście poziom trudności, jeszcze raz escape, nie, escape nie działa, no szkoda, no to jest właśnie dziwne. Tak, tutaj pisze this is an Arctic mission, czyli misja arktyczna, no to zaczynamy. No jest już misja arktyczna, misje się bardzo długo wczytują, więc oczywiście ja tutaj poprzez wycinanie tych fragmentów przyspieszam to wczytywanie. Tu jest właśnie u góry samolot, który trzeba zneutralizować. No jak widzimy, troszkę inaczej wygląda mapa. Jest taka może bardziej przejrzysta. I oczywiście też takie widzimy te rozkopania. I musimy pamiętać, że tak, muszę tutaj wylądować w miejscu. Aby nie wypaść poza obszar, bo wtedy niestety misja będzie niezaliczona. No właśnie, tak wygląda ten biom. Więc idziemy dalej. Spacją można się oczywiście położyć, bo tego nie zrobiłem. Oczywiście można też czołgać się cały czas, ale no jak widzimy, poruszamy się bardzo, bardzo powoli. Więc no kiedy trzeba, dobrze jest się położyć, ale tutaj na razie chyba nie mam takiej potrzeby. Oczywiście arsenał, który posiadam, jest zawsze taki sam. Z tego co wiem, na Atari ST, jak grałem w tą grę, zresztą jest chyba ona nawet omówiona, to... O kurczę, pole minowe tu jest. No właśnie, to jest tak bardzo łatwo, można tego nie zauważyć, tego pola minowego. No ale dobrze, wracając do gry na Atari ST, tam na samym początku się wybiera ekwipunek, jaki chcemy mieć. Tutaj ten ekwipunek jest z góry narzucony, więc no, trzeba się pilnować z tym, żeby no, to, co mamy, wykorzystać jak najbardziej optymalnie, tak? Żeby można było ukończyć tą misję. Dobra, zobaczymy, gdzie tutaj mi się uda w tym arktycznym terenie dotrzeć. Właśnie, to tak łatwo jest o to przeoczyć, to są właśnie te pola minowe, że po prostu akurat tu na Commodora trochę lepiej mi idzie to zauważyć, bo na tych 16-bitowych sprzętach to raczej prawie, że tego nie widziałem. I niestety bardzo często w to wpadałem, co bardzo frustrowało. No tutaj muszę jakoś ominąć to pole minowe, bo ten nie dam rady. Zobaczmy na mapę, gdzie to ja jestem. No wpakowałem się w takie miejsce, gdzie no, muszę inną drogę wybrać, bo w tym momencie jestem tak trochę zaklinczowany. Dobrze, idziemy byle do przodu. Tutaj nie wiem, po tym można chodzić też. Można chodzić, to jest jakiś, nie wiem, śnieg czy coś. Już mnie trafił. Ale jeszcze na razie nie jest tak źle. Szkoda, że tutaj nie ma czegoś takiego jak możliwość zdobywania, powiedzmy, amunicji czy czegoś takiego. Może jest, nie wiem. W każdym razie, jak tych gości się załatwia, to nic oni nie pozostawiają po sobie. No tutaj jedyną rzeczą, która jest troszeczkę niepokojąca, to jest ten czas. Bo z tego co wiem, to na Atari ST nie było tego czasu żadnego. O, tak. Tutaj chyba musi być jakiś bunkier. Tak, jest bunkier. I oczywiście bunkier też jest w stanie swoich załatwić. To akurat było właśnie widać. Więc ja postaram się jakoś może należąco, już jestem ranny, ominąć
te bunkry, bo to są aż dwa. Oczywiście będą mnie oczywiście ścigać, nie? Bo to wiadomo. Ale na stojąco może być trochę gorzej. Dobra, tutaj widzę, że już tam też jest bunkier, więc mogę przed bunkrem się skryć w okopach. I wtedy będę bezpieczny. Tak, w okopie można być bezpiecznym, trzeba tylko unikać żołnierzy. Tak, tu muszę przejść przez ten okop. No, jeszcze kawał drogi jest. Jeszcze jest kawał drogi. Ale dobra, może już wstanę, bo akurat tutaj będą strzelać, ale dam radę. O kurczę, pole minowe. O, no jak zwykle nie zauważyłem. No i przeoczyłem niestety pole minowe, jak to zwykle u mnie bywa. I cóż powiedzieć, od razu jest to koniec gry. Niestety. Więc spróbuję wybrać jeszcze ten jeden biom, który znam. Practice Ranger, tylko który to może być? Bodaj właśnie nie można się cofnąć wcześniej. Capture the enemy officer. Go to pipeline, czyli przetnij jakieś tam. Tutaj coś z radarami. Both camp, liberate both camp. Nie wiem, czy tutaj będzie ten oficer, czy będzie na tym biomie. Zaraz zobaczymy. Nie, to jest misja pustynna. Spróbuję się jakoś z tego wycofać. No niestety, nie udało mi się tam znaleźć, to akurat nie to. Capture an enemy officer. To była chyba pustynna. Cięcie rur. Tutaj jest jeszcze radar. Zobaczymy, któryś na pewno będzie z tym biomem. No zobaczymy. Tak, to jest właśnie akurat misja, która ma ten trzeci biom, więc zaczynamy. No więc zaczynamy. Znów lecimy sobie nad jakimś tutaj terenem, chociaż wygląda jak pustynny. I tu jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć, mianowicie samolotem możemy zrzucać. To są paczki, które są z amunicją i innymi rzeczami, które będą mi podczas wędrówki potrzebne. Dlatego o tym po prostu zapomniałem sobie, że coś takiego tutaj jest. Dobra, wylądujemy gdzieś i zobaczymy, jak to wygląda. Czy to na mapie będzie w jakiś sposób uwzględnione, czy też nie. Mam nadzieję, że na pole minowe nie wpadnę. Może tylko. Dobra, włączę mapę. Tak, i tutaj są te taki krzyżyk. O, tutaj widać na środku mniej więcej. Taki krzyżyk widać. To są miejsca, gdzie zrzuciłem sobie właśnie dodatkową amunicję. Te rzeczy, które będą mi potrzebne do uzupełnienia właśnie amunicji. Właśnie o tym sobie zapomniałem. Bo to inaczej nie można zdobyć tych rzeczy, jak tylko właśnie w ten sposób. No to idziemy, no zobaczymy. No, niby misja Temperate, a jednak jest tutaj to wszystko jako pustynia. Więc nie tego się spodziewałem. Dobra, zaraz sprawdzę, jak wygląda. Daleko jestem od tego, czy jeszcze. Ile mam? A, nie jestem tak daleko, więc jest szansa, że zobaczymy, jak wygląda ten ekwipunek. Tak,
Tak, muszę, abym go nie przeoczył gdzieś, bo już jestem niedaleko. O, jest, US. Tak, teraz zobaczmy, co mamy. No i proszę bardzo, mamy, czyli podwoiła nam się ilość magazynków. Podwoiła się ilość również apteczek pierwszej pomocy. I oto właśnie, no to teraz jest szansa, żeby właśnie misję ukończyć. Tak, to raczej tej szansy po prostu nie miałem. Ale wiem, że zrzucałem trzy ładunki, a widzę, że są tylko dwa. No cóż, chyba że przejęli mi ten ładunek. Mogło się i tak wydarzyć. Ale nie jestem tak do końca pewny, czy taka sytuacja miała miejsce. Więc teraz to troszkę inaczej można tematy rozplanowywać. Jest szansa na zwycięstwo. Także cóż, to nie udało mi się tego biomu kolejnego tam znaleźć, jaki tam jest. Oto są właśnie zasieki. I kto wie, może. Nie wiem, która to misja miała właśnie jeszcze taki biom. Po prostu zielone było wszystko, tak jakby. O kurczę, pole minowe. A właśnie. Trzeba zwracać uwagę na te rozkopy, bo można się wpakować w nie to, co trzeba. O, tutaj mam kolejną paczkę. Zobaczmy. No i teraz jest duża szansa, że tą misję uda się wykonać. Szkoda, że tam ta paczka jeszcze kolejna. Tam jest właśnie ten budynek. Pewnie go trzeba wysadzić w powietrze albo coś. Tak mi się wydaje. Więc nic, idę. Teraz powinno się trochę poszczęścić mi, mam nadzieję, chyba że jak zwykle zrobię ten czeski błąd i wejdę w pole minowe. Co wcale nie jest niemożliwe, bo to w poprzedniej misji tak się właśnie stało, więc raczej może się to również wydarzyć i tutaj. Takie czeskie błędy są najgorsze. Już mnie tutaj skaleczyli. Nie wiem, tam chyba ze trzy strzały muszę dostać, aby się zaświeciła jedna kropka, więc też ten jeden kwadracik. Ktoś powie dużo, niedużo, ale jednak z czasem to robotę robi. No, jestem już blisko, więc chyba będę musiał pójść tutaj na prawo. No i zobaczymy, co się tu będzie działo. Tylko mam tak, pole minowe przede mną. Więc muszę tu uważać. Jakoś muszę to ogarnąć. Tu się schować za tymi kamieniami. Ja się chciał za krzakiem, tam za krzakami wyskoczył. Dobra. Tutaj może być. Dobra, ominę to. A jak strzelił. Oho, już mnie trafiło. Kurczę, muszę się położyć, bo tutaj widzę, że nie da się inaczej. Dobra, tam działo zmiata chyba wszystkich. Tak to jest zrobione. O, dobra, zobaczmy na mapę. Tu jest ten budynek. Dobra, to idę do tego budynku. Dobra, teraz wstanę i wyleczę się na wszelki wypadek, bo nie wiem, co mnie tu czeka.
Czy ten budynek? Jest ten budynek, to jest to. To jest to. Chyba to. Nie wiem, czy to. Mam tu wejść, czy. Czy to rozwalić? To bym tutaj założył bombę zegarową. Aha, dobra. A, tutaj amunicję zwiększyłem. Okej, no to dobre. Czyli to jest budynek z amunicją. A przynajmniej coś pokażę więcej, kurczę, chociaż raz. O, tutaj są jakieś rzeczy. Nie wiem, czym to rozwalić. Czy granata rzucić, czy bombę zegarową. Może podłożę gdzieś bombę zegarową. Dobra, uciekam. Zobaczyłem, bo tu może być wielki boom. Tak jest. Dobra. Dobra, zobaczmy teraz na mapkę, jak to wygląda. Tutaj rozwalone. Tutaj ten budynek rozwalony. Może jeszcze ten skład amunicji. Teraz zobaczmy jeszcze, ile mam. First aidów mam dwa tylko. Więc muszę uważać. Tutaj jeszcze może wysadzę ten budynek, który jest ich, że tak powiem, miejscem. Dobra, piątka. Podstawimy i spierniczamy. Dobra, padło. Dobra, zobaczmy jeszcze tak. Tutaj mam ten budynek, który chyba też trzeba wysadzić. I do punktu zbornego i powinna być misja ukończona. O kurczę, pierwszy raz w życiu by mi się to udało. Ale tutaj tych gości jest sporo, widzę, wychodzi teraz. Ale jakby co, to jeszcze mam dwa leczenia, więc jest szansa. Tak, tutaj jest ten budynek, więc ja go od razu go F5. Dobra. Rozwaliłem to. No nie wiem, chyba tyle. Chyba tyle, bo tutaj raczej nic nie widzę więcej. Zniszczyłem to, co miałem zniszczyć. No i do punktu zbornego chyba, nie? No zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Jakby tak było, to sukces. Sukces wielki, bo udałoby mi się przejść pierwszą misję. I to jest jeszcze misja w poziomie trudności 3. No ale teraz już przynajmniej wiem, jak w to grać, nie? Wcześniej to nie wiedziałem, jak w to grać. No dobra. No gdzieś tu powinienem być. I co mam dalej zrobić? Jestem w punkcie zbornym. I jakie mam tutaj teraz zostać zabrane stąd? Chyba że nie zrobiłem to, o co chodziło. Jeszcze. Być może nie zrobiłem jeszcze tego, o co chodziło. Nie pamiętam, jaki to był briefing, bo nie przeczytałem dokładnie. A, zaraz. Przetnij te, tak? Zobaczmy pipeline, czyli rury, tak? Czyli muszę rury rozwalić. No, zobaczymy, no tutaj jest pierwsze jakieś rury są, może. Chyba to była ta misja, nie wiem. Nie, to są zasieki. Tutaj jest. O kurczę, już załatwili mnie i to szybko. O, jednak udało się przejść. Good work. Another misja ukończona jednak jest sukcesem. Tylko co, gościu musiał mi tak wszystko. Czy mimo wszystko nie przeżyłem tej misji, ale jednak ją ukończyłem. No dobra.
Practice, tu mamy weteran. Dla weterana. Aha, czyli trzeba by dyskietkę wstawić inną, dlatego ta gra ma dwie dyskietki. Nie wiem, to było pipeline, to jest jakiś mamy radar. Jeszcze do wyboru. Arktyczna misja. No cóż, nie będę w takim układzie już przedłużał. Wiadomo, o co chodzi. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Commodore C64.